STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dobry wieczór Państwu. No, dobry mecz mojego zespołu. Na konferencji prasowej mówiłem, że jedziemy tutaj zagrać jak najlepiej. Jedziemy tutaj. Przygotowywaliśmy się do tego już cały tydzień dwoma napastnikami. Także myślę, bardzo fajny mecz. Z jakiego względu? Z tego względu, że bardzo dobrze graliśmy i byliśmy zorganizowani w defensywie, czyli żeśmy nie pozwalali Jagiellonii na dużo w polu. Do przerwy myślę 0-0, ale mówiłem, że jesteśmy dobrze zorganizowani, że mamy sytuację, ale brakowało tego wykończenia, tego ostatniego podania. Myślę, w przerwie dobra zmiana skrzydeł, gdzie poszedł i Cholewiak, i Robert Pich na swoje lepsze nogi do dośrodkowań. Tam ze strony Cholewiaka w drugiej połowie poszły dośrodkowania bramkowe. No myślę, cały zespół zasłużył na pochwałę, bo przede wszystkim walka, przede wszystkim porządek w grze, 90 minut determinacji, walki. Ja też wypisałem przed meczem na tablicy 114, bo tyle kilometrów przebiegliśmy z Piastem Gliwice, co dało nam wysokie zwycięstwo. No dzisiaj byliśmy trochę poniżej, 112 i przecinek, ale to jest dobry wynik. Ja cieszę się, że strzelamy bramki, że właśnie ta organizacja gry jest coraz lepsza. No i opłacało się trochę poczekać. No dalej duża pokora, bo w sumie ta tabela jest tak spłaszczona, że wszystko się tam nam wyrównuje. Jesteśmy w środku tabeli. Czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy, ale widać, że ten zespół ma duże możliwości. Ja uważam też, że nam się troszeczkę zespół ustabilizował w obronie. Doszedł Ciotra, doszedł Broś, dwaj doświadczeni zawodnicy. Tam był porządek. Myślę, zasłużone zwycięstwo. Dziękuję. Przegraliśmy zdecydowanie bardzo wysoko, bo nie ma co ukrywać, najsłabszym meczem, tylko tutaj jestem. Jestem trenerem, jest to porażkę, biorę tutaj zdecydowanie na siebie i tego nawet nie mam zamiaru się odcinać. Żałuję, że taki mecz się trafił przede wszystkim na własnym stadionie, bo on się nigdzie nie powinien przytrafić, ale na własnym stadionie podwójnie boli. Dodatkowo była szansa odskoczyć w tabeli na 3 punkty, ale nie będę się długo rozwodził. No, w pełni zasłużona porażka, Śląsk był zdecydowanie lepszym zespołem, dlatego był do pewnego momentu bardzo skuteczny, bo pierwsze sytuacje, które mieli, potrafili wykorzystać, a my praktycznie nie stworzyliśmy sobie żadnych sytuacji, poza tą na początku meczu, po tym fragmencie gry, gdzie Roman nie trafił w piłkę, ale to jest zdecydowanie za mało, żeby tutaj mówić o zwycięstwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja mam takie pytanie związane z chociażby z młodymi zawodnikami, którzy wchodzą na boisko i nie przejawiają zbytniej woli w ogóle do walki, bo to, że my dzisiaj przegraliśmy spotkanie wysoko i to jest jeden z tych meczów, kiedy my gramy beznadziejnie, to jest tutaj w Białymstoku, po raz ostatni chyba tak przegraliśmy z GKS-em Katowice 1-7. Było to dawno. I w tym momencie dostajemy, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy bramki żeśmy nie stracili, my w ogóle nie wykazujemy woli walki na boisku. Potem wchodzą zmiennicy i oni tak samo nie wykazują żadnej woli walki. Nie po to oni podpisują z Jagiellonią kontrakty, żeby pokazywać zero zaangażowania na boisku. Jeżeli jest Świderski, który rozegrał już 100 któryś mecz i on po meczu, po takim beznadziejnym meczu, kiedy Robak grający bardzo dobrze to spotkanie, po przebiegnięciu prawie całego meczu, on ma więcej siły niż Świderski i on potem jeszcze, nie wiem, w mojej ocenie zakłada koszulkę Śląska Wrocław, podchodzi do kibiców, to jest chyba coś nie tak. No nie widziałem tej sytuacji. Z koszulką mogę się odnieść do tego pytania dotyczącego naszego zaangażowania. Tutaj
Gdybyś mógł dzisiaj wszystkie wymienić, tak? No to nie o to chodzi, bo żeby gdzieś tam wywalnie w kogoś uderzać. Nie mam zamiaru też nikogo bronić, nie o to chodzi, ale to był mecz, w którym kompletnie nic nam nie szło. No, jak nie idzie, Śląsk się cofnął, wyprowadzał kontry i zawsze taki mecz wygląda w ten sposób, że zespół, który atakuje, a nie ma takiego efektu, ten, który broni, zawsze gdzieś tą piłkę bierze po jakimś ostrzejszym wejściu czy ślizgu, to wygląda na drużynę, która jest bardziej zdeterminowana. Ja nie twierdzę, że mogę. Ja tak naprawdę mam najwięcej pretensji o końcówkę spotkania, bo to powiedziałem w szatni. Przegraliśmy mecz, byliśmy słabszym zespołem, ale tam gdzieś do końca trzeba grać o swoją godność, bo się ją ma i tego nie można się pozbywać. I tutaj się zgadzam, no, z tym się zgadzam. Mówię, personalnie nie chcę, ja to biorę na siebie, jeżeli są do mnie pretensje, rozumiem, bo ja wystawiam jakby skład, ja odpowiadam za to, jak zespół się zagrał. Natomiast personalnie na pewno ja sobie będę gdzieś tam rozmawiał z zawodnikami w szatni, a mówię, nie chcę tego gdzieś tam na forum strząsać. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jarek? Nie, nie. Słychać tak, proszę mówić. Ja mam pytanie o pierwsze połowy, bo mecze mijają, a my nadal w pierwszych połowach gramy, no beznadziejnie. Nawet zdechmy Dzierżoniów, powinniśmy przegrywać po pierwszej połowie. Z tego to się bierze, bo ja liczyłem, że w końcu to się zmieni, a mecz za meczem ta pierwsza połowa wygląda bardzo słabo. Oczywiście zaraz odpowiem za pytanie, tylko za chwilę wyjdzie, że my gramy utrzymanie, bo jest, ja rozumiem, że jest przegrany mecz, po wygranym tu pytań nie ma i nie chcę tutaj się z nikim ani iść na wojnę, ani ten, ale troszeczkę też na wszystkim rozsądku. Ja zdaję sobie sprawę, jak te pierwsze połowy wyglądają, bo na ich temat dużo rozmawiamy i tak samo u Ciebie to przy mecze były poruszane. Jest problem i ja nie tłumaczę się, nigdy się nie tłumaczę personaliami. My mamy naprawdę, czekamy z niecierpliwością na przerwę reprezentacyjną, bo wielu zawodników nie trenuje na 100%. Ale nie będę się tłumaczył i mamy problem na prawie uprawnień, gdzie Łukasz do połowy tygodnia się leczy i stawiamy go na różnych środkach, żeby grał. Kuba jest niezdolny do gry, mamy też na innych pozycjach. Nie każdy jest w tej chwili 100% gotowy do gry. Są pozycje, które są, gdzie jest duża rywalizacja, ale są takie, że kontuzje czy urazy spowodowały to, że troszeczkę brakuje nam pewnych tutaj od strony pewnych rzeczy, od strony u tych zawodników motorycznych, tak? I mamy swoje problemy. Wierzę, że po przerwie rotacyjnej wszyscy już wrócą do dyspozycji, przepracujemy ten okres dobrze i z tego po prostu wyjdziemy. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.